Pytanie o poziom zagrożenia, jakie niesie za sobą COVID-19 dla pacjentów z tętnicą nadciśnieniem płucnym, to są ostatnio najczęściej słyszane przez nas pytania, które padają ze strony pacjentów, ich opiekunów i ich rodzin. Trudno jest na to pytanie wiarygodnie odpowiedzieć, bo na szczęście bardzo mało pacjentów z tętnicą nadciśnieniem płucnym na świecie zachorowało na COVID-19. W Polsce również mamy dane z połowy maja, czyli właściwie z okresu, kiedy był szczyt epidemii, z większości ośrodków leczenia tętniczego nadciśnienia płucnego w Polsce i żaden z pacjentów chorych na TNP nie zachorował na COVID-19. To jest dobra wiadomość, która pokazuje też, że pacjenci, ich opiekunowie, rodziny bardzo odpowiedzialnie podeszli do zasad izolacji społecznej, które były zalecane przez władze i lekarzy. Natomiast jak można ocenić ryzyko u tych chorych, którzy mają to nieszczęście i na COVID-19 zachorują? Mamy dane z ankiety, która została przeprowadzona wśród 32 amerykańskich ośrodków leczenia tętniczego nadciśnienia płucnego. Konkretna liczba pacjentów, która pozostaje pod opieką tych ośrodków, nie jest podana, ale można przypuszczać, że to jest około kilku tysięcy chorych z tętniczym nadciśnieniem płucnym. I w tej grupie zidentyfikowano 13 pacjentów z TNP, którzy zachorowali na COVID-19. W tej 13 sześcioro, a więc prawie połowa, chorowała na tyle łagodnie, że mogła być leczona w warunkach ambulatoryjnych. Pozostałych 7 chorych wymagało hospitalizacji, a z tej 7 3 pacjentów wymagało intensywnej terapii i podłączenia do respiratora. Z kolei w tej 3, która była wentylowana mechanicznie, jeden pacjent zmarł, jeden pacjent wyzdrowiał, a los jeszcze tego ostatniego pacjenta był nieznany w momencie publikacji tych danych, jeszcze był wentylowany mechanicznie. No i te dane można interpretować trochę jak szklankę do połowy pustą i do połowy pełną, bo z jednej strony prawie połowa pacjentów choruje na COVID-19 łagodnie, więc odpowiadając na pytanie, można faktycznie przechorować COVID-19 mając TNP łagodnie, ale z drugiej strony jest 7 chorych, które wymagało pobytu w szpitalu, 3 pacjentów na intensywnej terapii. No i jeśli przyjmiemy ten jeden zgon pewny, ten drugi, który też być może się mógł się wydarzyć, no to mamy śmiertelność na poziomie 7-15%. I to jest dużo więcej niż w ogólnej populacji pacjentów chorujących na COVID, bo to jest 1-5% w zależności od kraju. Ale szczęśliwie jest to troszkę mniej niż intuicyjnie byśmy czuli, że pacjent z TNP nie ma żadnych szans. Ma pacjent z TNP szansę, jak zachoruje na COVID, nie jest to jednoznaczny wyrok, ale lepiej tego nie sprawdzać.